Bumerangi zrobione? Oczywiście, zrobione. Wrzucę później, ale nagrane na zapas. Ale trzeba dbać o social media. Okej, okay, a to czym poza dbaniem o social media i robieniem bumerangów ty się zajmujesz w Młodych Wilkach, tak naprawdę? Trochę łatwiej byłoby mi wymienić, chyba czym się nie zajmuję. No dobra, nie zmywasz? No. Nie sprzątasz? No, nie sprzątam. Pivot nawijał, że dzisiaj on pozamiata, więc to do niego należy. Okej, okay, dobra. I czego jeszcze nie robisz? No nie rapuję. Okej, okay, a co jest najtrudniejsze z tego, co robisz? Wiesz, to spięcie tej całości chyba w jakiś trzon szkielet, bo jest to jakiś tam milion rozbieganych rzeczy, jakby masa osób z bardzo różnym podejściem, charakterystyką twórczą, tempem działania i tak dalej, i masa gdzieś tam dodatkowych czynników takich organizacyjnych, jakby począwszy od samej selekcji, potem na produkcji, na wypuszczaniu tego wszystkiego na bieżąco, w walce z jakimiś takimi fuck-upami typu wycieki i inne dziwne rzeczy, które też dezorganizują mocno, no jakby dużo. No jest parę miesięcy takiej, no, przynajmniej jest 15 godzin na dobę siedzenia, dłubania. No. A po co ci w tym wszystkim tak zwany majors? Idea szerszej dystrybucji. Dogadaliśmy się fajnie, myślę, w tym roku z Universalem, który nam pomoże to dystrybucyjnie szerzej wypchnąć. No uznaliśmy, że po tym jak siadła ta ostatnia edycja, dobrze zrobić gdzieś ten krok do przodu jeszcze, bo pierwszy raz też ta płyta będzie w tym roku w dystrybucji sklepowej, empikowej, bo zawsze to pchaliśmy tylko przez nasz sklep. Teraz puścimy szerzej, jest parę gdzieś tam fajnych dodatkowych akcji, inicjatyw wokół, których też nie było wcześniej, no i jakby to chcemy gdzieś tam coraz bardziej ugruntować tą akcję jeszcze gdzieś tam szerzej poza tym naszym kolorowym targetem, do którego zawsze dociera. Kolorowym targetem, ale to ten kolorowy target nie obrażał się, że nagle wchodzicie we współpracę, czy ty wchodzisz, decydujesz się na współpracę z Universalem na przykład? Nie było tam jakichś takich głosów, tak jak kiedyś, że wiesz, że tam rany sprzedał się. Znaczy nie, wydaje mi się, że to też jest taki układ dość przejrzysty i jakby uczciwy, na zasadzie jakby każdy trochę robi swoje, nic to jakby nie ma żadnego wpływu na wizję, na nic, jest jakby po prostu dystrybucyjne wsparcie szersze, promocyjne. Czyli de facto ci, którzy ten cały tuzin Młodych Wilków, to tak naprawdę zyskuje jeszcze więcej. Tak. No też Universal nam pomógł na przykład pod kątem studia w tym roku. Tak, nagrywaliśmy w studiu Universalu w tym roku te numery, a ta sesja nagraniowa to też jest dość męcząca rzecz, bo jako że wyszły nam w praktyce dwa numery, no to siedzieliśmy tam od 10 rano do 1:30. To już jakby realizator miał naprawdę ciężką robotę pod koniec i już jakby też nam mózgi trochę odmawiały posłuszeństwa, jako pierwszej w nocy jeszcze był dłubany z refrenem. Ale jak to mówią, weszło i siadło. Tak, siadło. I chyba ładnie. Nawet pykło, że tak powiem. No tak, na razie idzie jeszcze ładniej niż ubiegłoroczny klip. No teraz mamy na ten moment, jak patrzyłem rano, jest środa, tak? Czy czwartek? Dzisiaj jest czerwiec, w czasie na pewno. Chyba czwartek, tak. Czwartek, no. No czyli niepełny tydzień i mamy tam 1 300 000 na klipie. Rok temu milion był w 8 dni, teraz był w 5 dni i tak sobie ładnie po te tam 170-180 tysięcy dziennie dobija stabilnie, więc bardzo fajnie i jakby też byłem mega ciekaw, jak w tym roku się ta akcja przyjmie liczbowo, bo wiadomo, że te cyferki nie są najważniejsze, gdzieś jakimś miernikiem są, a w ubiegłym roku tak wystrzeliły w kosmos, że byliśmy w szoku. No. A mówię się o akcjach dodatkowych, które się pojawiają. Co to jest? Jakby nie o wszystkim jeszcze mogę mówić, ale są to gdzieś tam na różnych płaszczyznach akcje, że tak powiem, i cyfrowe, i fizyczne. No, jakby za parę dni może coś tam będzie bardziej widać. Jeszcze za bardzo nie mogę spoilerować, no ale jakby jest sporo pomysłów, które gdzieś tam czy czekają na realizację, czy są w trakcie. Jakby cały czas chcę tę akcję rozwijać, rozbudowywać, żeby też nie robić tego prostej gdzieś tam, nie wiem, kopii freshmenów, tak? Tylko jakby od inspiracji rozbudowywać szerzej, bardziej no choćby jakby sam wspólny numer, to jest nasz pomysł zawsze, tak? Że jakby porównujemy z tymi freshmenami, no ale to jest jakby ten główny element, który najwięcej daje, jest własnym pomysłem.
A ty już masz coś takiego na polu takim koncepcyjnym, że ty powolutku musisz uciekać przed własnym cieniem i że ten wyścig jest coraz trudniejszy, to już nie jest spacerek, tylko to się robi trochę taki Ranmagedon. W sensie, że ta jak gdyby wszystkie pola aktywności młodych wilków w całej akcji są już tak szerokie, niektóre mają dłuższą historię, niektóre krótszą. Ale żeby co roku zaproponować coś świeżego, no to to się robi coraz trudniejsze. Masz tak? No jest tak, że na przykład po poprzedniej edycji pierwszy raz miałem tak, że bo generalnie zawsze mam takie mocno perfekcjonistyczne podejście i po każdej edycji coś mi nie pasowało, że to było zrobione źle, to było źle, to było źle. Po poprzedniej pierwszy raz miałem poczucie, że jakby produkcyjnie z naszej strony wszystko było tak, jak być powinno, więc w tym roku było więcej rzeczywiście głowienia się, co to można ulepszyć. No ale parę gdzieś tam elementów doszło. No. A możemy powiedzieć, co zostało ulepszone? Nawet jeżeli taki zwykły zjadacz chleba i konsument rapu w Polsce nie zdaje sobie z tego sprawy? No to na pewno myślę wydanie fizyczne płyty przykładowo. Bo zawsze ty jesteś rocznik? 8-8. A ty nie miałeś takiej legitymacji, czy miałeś? Miałem. Odkopałem nawet i na niej wzorowaliśmy trochę. Okay. Jakby zawsze to był jednoskrzydełkowy digipak w tym roku, ten motyw szkolny, który też gdzieś wpadł nam do głowy. Przez to, że szósta edycja to jest taka liczba, która się kojarzy ze szkołą jednak zawsze, bo styczność z szóstkami mieliśmy w szkole. Nigdy nie dostałem szóstki, muszę ci powiedzieć. Bo nie było. Nawet z WF-u. A, ty nie miałeś jeszcze. No. Ale to ten, najbardziej, ja sprawdziłem, najliczniej reprezentowanym rocznikiem na Młodych Wilkach jest, uwaga, 1998 rok. A całość mamy od 85 do roku 2000. No, jest, drugi raz jest taki rozstrzał 15 lat. Po raz pierwszy był w drugiej edycji, gdzie był DJ Flip 14-letni wtedy i był Kenke 29-letni. I jakby teraz drugi raz nam aż taki rozstrzał wiekowy wyszedł. Okej, okay, ale to wiesz co, a może by tak pomyśleć, że to już nie są trochę młode wilki, tylko to są głodne wilki. Trochę tak, ale na przykład jak tak się zastanawialiśmy się pod kątem na przykład kwestii wiekowych, że jak ludzie będą mówić, że na przykład Kamil Piwot jest za stary, bo jak to młody wilk, 33 lata, a w tym roku we wstępnych nominacjach do freshmanów był Baka, który ma lat 39 i jest jakby z rocznika Eldo i jest rozważany tam jako freshman, tak więc jakby widać, że ten wiek gdzieś tam w rapie jest jakąś liczbą wymierną, ale nie jest taką sztywną. Ty masz regulamin tego swojego przedsięwzięcia, kto się może zgłosić, kto nie? Gdzieś mamy jakiś taki szkielet selekcyjny, ale często nam się zdarza trochę od niego odskakiwać celowo, tak? Czy przykładowo, nie wiem, wybory takie jak Blumantic, czy wybory takie jak DJ Flip, gdzieś tam się wyłamują z tych jakby sztywnych ram. Ale jest jakaś cezura czasowa, że na przykład, nie wiem, 43-latek, jakim ja jestem, się nie może zgłosić, bo już jest za stary i powinien umierać i śmierdzieć w trumnie? No, jakby dopiero, na przykład w tej edycji po raz pierwszy jest osoba powyżej 30 roku życia, ale wydaje mi się, że Piwot idealnie pasuje, bo jakby de facto jest debiutantem. Dał pierwszą epkę w ogóle swoją, grał pierwsze koncerty w tym roku niedawno. Aha. Jakby stawia tak naprawdę poza tym numerem na quizie klasycznym pierwsze kroki rapowe, a wiek jest gdzieś tam jakby tylko liczbą w jego szkolnej legitymacji. Okej, okay, kumam, czyli raczej liczy się duch, tak, a nie... Tak, a nie moment pesel. W karierze gdzieś tam jakby to jest bardzo takie, bardzo oparte o konkretny przypadek. A jakie jest zagrożenie dla młodych wilków? W sensie każdym. Organizacyjnym, koncepcyjnym, ludzkim, rynkowym, finansowym. Znaczy zagrożenie pod kątem jest coś, czego ty się boisz? Wszystkiego. Jest coś, czego ty się boisz w kontekście młodych wilków? Jak to się dzieje, że takie przedsięwzięcie nie staje się obciachowe? Wiesz, że były już różne próby i one były różnie oceniane, nie? A tutaj masz, kurczę, wiesz, no szósta edycja, no to umówmy się, to już stoi na nogach twardo, nie? To już nie jest dzieciak, który się potyka i wali w pieluchę, nie? To już, wiesz. No to jest chyba największe wyzwanie właśnie to, żeby cały czas na tyle te wybory robić celne, na tyle jakby przewidywać, obserwować i tyle czasu na to poświęcać, żeby gdzieś z roku na rok one się broniły i żeby było widać, że rzeczywiście to jest jakiś tam prognostyk, tak? Bo gdyby było tak, jakby łatwo byłoby zrobić jedną edycję dobrą i potem zrobić takie, które jakby w ogóle byłyby chybione totalnie, no i akcja by się rozmyła i nikt by na nią nie zwraca uwagi, tak? A to, że co roku jest mega dużo dyskusji, jest dużo uwagi słuchaczy skupionej,
gdzieś te wybory z czasem się bronią, to jest chyba największe wyzwanie i dlatego też ta selekcja nam zajmuje zawsze z pół roku. No. A wiesz co, ja też tak pamiętam pierwszą swoją taką myśl, jak się dowiedziałem, jeszcze wtedy trochę chyba nieoficjalnie nawet, że będziesz współpracował z Majorsem przy dystrybucji i tak dalej, to sobie pomyślałem, kurna, to jest jak gdyby kolejny, kto wie, czy nie ostateczny dowód na to, że jak gdyby hip-hop przestał być w Polsce traktowany jako jakaś tam nisza, margines czy coś tam, tylko już jak gdyby wszyscy to zrozumieli, nie mówisz, się pogodzili czy nie, no bo to nie jest to istotne, ale wszyscy zrozumieli, do wszystkich dotarło, że to, co się dzieje na Olisie, to, co się dzieje w YouTubie, na YouTubie, to wszystko jest, to świadczy o tym, że jakby jest to jeden z najpopularniejszych w tym momencie gatunków muzycznych w Polsce i nie ma się co obrażać na to. Zastanawiam się, czy jakby ci to powiedzieć, czy ty trochę nie młode wilki nie mają szansy wyprzeć takich współczesnych, nie wiem, talent show czy innych konkursów na tak zwane młode talenty dla tak zwanych młodych zespołów? Nie masz takiego wrażenia, że troszeczkę sama ta idea, ta formuła ma taki potencjał? Z jednym zastrzeżeniem oczywiście, nie? Że zamknięte jest na jeden gatunek. Znaczy wydaje mi się, że trochę inaczej też funkcjonuje niż talent show, bo opiera się jakby na innym trochę czynniku, czyli nie jakby wybieramy z ludzi, którzy do nas przychodzą, tylko sami się gdzieś tam odzywamy, tak? Jakby to, co kiedyś rozmawialiśmy, porównując właśnie chyba z tobą w wywiadzie, zresztą porównując na przykład z żywym rapem czy z Pompuj Rap, także jest trochę odwrotny punkt wyjścia, w sensie, że nie wybieramy z osób, które do nas przyjdą, tylko sami wyszukujemy ze wszystkich, którzy są dostępni, brzmi jak jakieś oferty, no nie wiem, operatorów komórkowych, ale no ze wszystkich osób działających na scenie i jakby w totalnie przeróżny sposób może info o tej danej osobie do nas dotrzeć, tak? I to jest, myślę, różnica, ale gdzieś cieszy mnie to, że właśnie ta akcja się rozchodzi odzewem szeroko poza właśnie też środowisko rapowe i się okazuje, że osoby, które w ogóle gdzieś tam teoretycznie nie siedzą w rapie, nie śledzą, nagle co roku się okazuje, że sprawdzają młode wilki tak samo. Tak? Ale bo wiesz jaki tu mechanizm działa? Powiem ci, to działa taki mechanizm, że okej, nie interesuję się rapem, nie siedzę w nim głęboko, ale wreszcie mam jakieś takie narzędzie, taką ściągę dla licealistów, wiesz, taki, jak to się nazywa, bryk, że mam szansę jak gdyby zorientować się, co się dzieje w tym świecie, nie poświęcając temu maksymalnie dużo uwagi, bo nie do końca może mnie to interesuje, ale chcę być zorientowany, nie? Wiesz. No. I to skróty bramek z mundialu. Takie the best of, nie? Wiesz, po prostu ktoś to przejrzał dla ciebie wcześniej i jak gdyby, okej, chcesz po prostu się orientować, wiedzieć, zobaczyć, nie wiem, kogo bukować w przyszłym roku na przykład, a jeszcze nie jest taki drogi, bo prowadzę klub tam gdzieś, powiedzmy, w Zamościu, nie? Czy w innym Kędzierzu, nie, Koźlu i tak dalej. To też jest taki skrót, ale z drugiej strony, znaczy, to tak może być postrzegana akcja, której jak gdyby jesteś ojcem chrzestnym i może nie tylko chrzestnym. A z drugiej strony, nie wiem, być może już trafiały ci się takie zapytania, takie jakieś przymiarki do takich patentów, ale ja na przykład patrząc na młode wilki z perspektywy tych paru lat, jak gdyby nie zdziwiłbym się wcale, gdybyśmy, nie wiem, w przyszłym roku, czy to na Woodstocku, czy w Jarocinie, czy na Openerze, mieli jakąś scenę młodych wilków. Ktoś już, nie wiem, próbował do ciebie podejść z takim tematem? Ktoś na to wpadał? Nie, ale gdzieś tam jakieś różne pomysły, co do jakichś motywów koncertowych się pojawiają, czy nie wiem, rok temu na przykład robiliśmy bardziej sound systemy takie showcase'owe w różnych miastach, ale może to i też jest jakiś pomysł właśnie, gdzieś tam jakieś koncertowe pomysły przeróżne też się przewijały. A tak bym jeszcze zahaczył o to, co wspomniałeś z tym ojcem chrzestnym, bo ja na przykład uważam, iż tak naprawdę ojcem chrzestnym wilków jest Ostry, moim zdaniem, bo gdyby nie to, że dał nam bit w pierwszych edycjach, to nie wiem, jak ta akcja by się potoczyła, jaki złapałaby odzew, a ten był taki mega ważny stempel. Paliwem, takim motorem. Tak. Bardzo, bardzo dużo to dało na pewno i zawsze to podkreślam, żeby ludziom nie umknęło, bo też teraz sporo młodych słuchaczy jakby nawet tylko wie może ktoś, kto był w pierwszych edycjach, ale nie śledziło, jakby wtedy nie sprawdzało,
A no, jakby to, jak sobie patrzę, jak wyglądała organizacyjnie pierwsza edycja, gdzie jakby wszystko było robione barterem, a jak widzę teraz właśnie, gdzie rozmawiamy o płycie w Empikach, o jakby całej szerokiej dystrybucji i tak dalej, no to z roku na rok, no to bardzo fajnie się rozrasta i profesjonalizuje cały czas. To jest całkiem fajna nasza klasa, że tak powiem, to się śmieję. Ale mówiłeś o tym, jak to zostaje wydane, no więc każdy ma legitymację szkolną. W ogóle, no, idźcie do Empiku i sobie zobaczcie, tak? Albo zamawiajcie w ciemno, bo jest to zrobione z jajem. Jest to nawet ta okładka, ta kieszonka jest, no, z epoki. Taką no jeszcze mogę zdradzić, bo pewnie wywiad się pewnie nie ukaże dziś jeszcze, tak? No pewnie dziś to nie. No, że to, co tam mówiliśmy, że jest tajemniczy bonus w preorderze, to jest to legitka pusta, żeby ją sobie podrobić. Aha. I na podrobioną legitkę dużo fajnych rzeczy będzie można zrobić. Tak jak za starych czasów, kiedy wchodziło się do klubów na podrobioną legitkę. No tak, to się chyba tam każdy może 20 groszy się odbijało. Tak, będzie jakby legitka, którą można sobie wypełnić młodowilcza i tam sporo gdzieś tam fajnych rzeczy będzie dostępnych z nią. Okej, okay. Nie przejmujcie się, do tych starych legitymacji się zdjęcie wpinało zszywaczem, to pamiętam. Pani w sekretariacie robiła i ten... Słuchaj, a trochę jak gdyby wracając do poważniejszych rzeczy, pamiętam w poprzednich latach wy się jako młode wilki musieliście też zmagać z pewną dozą krytyki ze strony tych, nazwijmy to, przedstawicieli starszego pokolenia. Takie rzeczy, one cię bolą, czy uważasz, że to jest, czy masz to w dupie, nie wiem, czy to jest naturalne? Inaczej, trochę powiem odwrotnie, że to, że jest właśnie tyle dyskusji, czy pozytywnych, czy krytycznych, tam mnie cieszy właśnie, bo widać, że samo miano, sama akcja gdzieś tam skupia uwagę, ludzie mają jakieś zdanie na jej temat. I jakby i konstruktywna krytyka też jak najbardziej zawsze chętnie przyjmuję. Zdania różne też są naturalne, bo jako, że mamy zawsze taki rozstrzał po prostu klimatów w tych wilkach, no to gdyby ktoś mi powiedział, że pasują mu wszystkie wybory, to bym myślał, że coś tu nie gra, bo jakby przy tym rozstrzale, no to te osoby są często tak kontrastowe, że poza takimi freakami jak dziennikarze muzyczni, to mało kto pewnie ich słucha obu ze sobą, tak? I przykład jak w tym roku wygląda pierwsza trójka, to myślę, że jeszcze nigdy aż tak kontrastowych zwrotek stylówek obok siebie nie było jak w tym numerze, bo Zamsone, Frosty i Piwot, to jakby nie wiem, jakie punkty wspólne między nimi można by znaleźć muzycznie, w sensie są totalnie różnych bajek. I to jest właśnie fajne według mnie w tym wszystkim. No. A przy tych twoich wyborach, bo znaczy, kto w ogóle zajmuje się selekcją? Tak naprawdę zdaje się, że to najwięcej ty masz przy tym robocie. Znaczy mamy kilka osób redakcyjnych i sobie na takiej konwersacji facebookowej robimy burzę mózgu właśnie kilkumiesięczną. Przerzucamy się ksywkami, linkami, dyskutujemy. No, równocześnie też sobie wypytuję tak bardziej poglądowo sporo osób takich trzymających rękę na pulsie o to, kogo oni by widzieli, jakby osoby od, nie wiem, od Kuebo po Jurkowskiego, Kubę Stępowskiego, Marcina Flinta, Solara, dużo osób, które gdzieś wiem, że śledzą. Jestem ciekaw też ich opinii, ich typów. A wybieramy sobie gdzieś tam w gronie właśnie redakcyjnym kilkuosobowym. Czyli nie tylko serduszko, ale i rozum tutaj w procesie. Czyli czasami też wbrew serduszku. Znaczy, no, zawsze musimy być przekonani do danej osoby, ale jest też patrzenie jakby szerzej, nie tylko na zasadzie swojego gustu stricte, ale gdzieś tam z mieszanki tej całej tej mozaiki i tego, jakich, że tak powiem, podgrup, podgatunków rapowych nam na przykład brakuje. Czy jest, nie wiem, czy na przykład jest za mało osób z klasycznej stylówki, czy za dużo, których jest ilu, tak, żeby nie było gdzieś tam dwóch podobnych do siebie, żeby były te różne segmenty reprezentowane. Więc często tych raperów zestawiamy jeden versus drugi i gdzie na przykład ludzie myśleli, że czemu nie ma tego, no a do tego nie ma tego, bo był ten, który jest bardzo podobny do niego stylistycznie, czy jest, nie wiem, z podobnych kręgów muzycznych i uznaliśmy, że wybieramy osobę X, a nie Y. Więc to jest gdzieś też kwestia właśnie tego założenia odgórnego odnośnie tego rozstrzału klimatycznego. A podejmiesz się wskazania w tej talii tak zwanych czarnych koni? Albo białych kruków? Trochę ich jest.
To ciężko mi zawsze powiedzieć, bo przez to, że to selekcja tyle trwa, ta produkcja, to już brakuje wtedy takiego świeżego, obiektywnego spojrzenia na całość. Nie wiem, ciężko mi wskazać jakąś jedną osobę. A z poprzednich edycji, który z tych laureatów jak gdyby zrobił najwięcej dla samej idei Młodych Wilków? Nie mówię, że odniósł największy sukces czy coś, chociaż to pewnie można postawić znak równości. Nie wiem, też ciężko jakąś jedną osobę wybrać. Chodzi ci o to, kto najmocniej wyskoczył po akcji, czy... Na przykład, no. Twoim zdaniem, w twojej ocenie oczywiście. No to jakbym miał, nie wiem, porównywać moment taki startowy, jakby moment startu akcji i obecną pozycję, no to na pewno Kękę. No. Z poprzedniej edycji Plan B Super poszedł do góry w ciągu tego roku. Smolasty podobnie. Jakby Reto czy BDS już z ubiegłego roku już mieli jakby swoją pozycję startową wyższą. Nie wiem, ale tyle. To generalnie ponad 70 osób było do tej pory w tych wilkach, więc tak ciężko przeleć na szybko, kto jakoś tam najmocniej. Ja bym na twoim miejscu to już zaczął trochę myśleć o dziesięcioleciu, nie? Bo to zaraz opera w Sopocie trzeba, wiesz, dziewczynki z kwiatami w strojach ludowych, nie, i oczywiście nie, no, nabijam się, ale, ale być może Młode Wilki też należy traktować jako pewien taki odgromnik, czy reakcja na to, co się dzieje z tym gatunkiem na przykład we Fryderykach, a przynajmniej jeśli chodzi o debiuty, nie? I to wcale nie jest proteza, tylko potężna rzecz. To tak patrząc w przyszłość i jeszcze nie rozmawiając o dziesięcioleciu, czy są jakieś takie wydarzenia, które ty możesz wykluczyć, że na pewno nie pójdziesz w tę stronę? Na pewno nie zmieni się zainteresowanie, jeśli chodzi o obszary gatunkowe, tak, w których operują Młode Wilki. Ale, no nie wiem, taki Jarocin czy opener? Znaczy, no gdzieś ja jestem zawsze otwarty na fajne, kreatywne mieszania różnych rzeczy, tak? Jeżeli to jest ze smakiem i gdzieś tam nie jest, nie jest tym, że płyta jest dostępna w preorderze, dołączona do Bravo Girl, tak, w specjalnej wersji i tak dalej, no to jakby jest, jakby tam, gdzie to jest fajne kolabo zrobione na patencie, na poziomie odpowiednim, no to jakby zawsze można pomyśleć. To czego życzyć młodym wilkom w siódmej edycji? Żeby siódemka była szczęśliwa. Okej, to 3 siódemki to jak na automatach, nie? No to tak, to życzę wygranej wszystkim. Dzięki. Dzięki.